Siemano, 14 godzina, witam w tym nowym dniu, w tym nowym vlogowaniu. Od razu Wam pokażę w dzień, jak wygląda ta wysypana kora, ponieważ już jest skończone, wysypane. Tak się to prezentuje. Jak tu dojdzie wszystko na zielono, to myślę, że będzie przepięknie. Z czym ja walczę? Dalej z tą kostką brukową, którą układam tutaj przy płocie. Tutaj też właśnie z tymi zreszczami się odsuwam, to jest ten minus. Zobaczcie, tutaj linia była ostatnio zrobiona, jest lekko przesypane, to też będzie wyznacza moje zero. Przy poziomicy i przy sznurku zrobiłem. Tutaj też będę wstawiał krawężniki, też będę robił taką kostkę brukową i dopiero przy poziomicy będę ściągał czarnoziem albo na tym będę siał, jeszcze zobaczę. To wszystko, tutaj biję kamienia ogólnie. Tu wycinam, ten zraszacz został przesunięty, tak światło w dzień wygląda, też nie widzieliście, jest wszystko popodłączane, piękny efekt jest w nocy, ale nie nakręcam, ponieważ co w nocy zobaczycie, nie jest tylko światło, nie? Także jest wszystko bite pod sznurek, później będzie przesypane, zero wyznaczone zostało pod laser, nabite szpilki, no i tak robię to wszystko. No tutaj kolejny zraszacz, który muszę wykopać, przerwać siatkę na krety, obciąć go, cofnąć go. No takie wiecie, tak to wygląda wszystko, nie? Kora bardzo ładnie się prezentuje, ładny kolor ma, brązowe, białe, trochę kory, trochę drewna. Ważne, żeby ładnie nawilżyło to wszystko. No i co, tak to działam. Tu też rozkopane krawężniki muszę wkopać. Urobić z cementem. I tak to wszystko wygląda. Przyszły maty do mnie na basen. Basen, jak mówiłem ostatnio w odcinku, będzie stał tutaj. 3 metry w tą stronę, 2 metry w tą stronę. Pompa ciepła będzie tutaj stała, która będzie grzała ten basen. Pompa ciepła jest kupiona na 30 tysięcy... 30 tysięcy metrów sześciennych ma ogrzać, czy no coś takiego chyba, to jest tam nie wiem ile, słuchajcie, nie wiem ile, mniejsza z tym, ma być ciepły basen na pompę, pompa ciepła, nie grzałka, czyli tam 1:4, zobaczymy jak to fizycznie będzie grzać. Tu nie będzie duży basen, to będzie taki początkowy. Duży dopiero będzie później na tą trawę, jak to wszystko wyrośnie, jak zobaczę, gdzie jakiś chodnik zbudować i tak dalej. Wiem, znowu coś rozwalę, żeby coś zrobić. Kupiłem maty pod ten basen, metr na metr, 6 mat, ale powiem 3 centymetrowe gruba pianka, żeby się fajnie chodziło, ale czy ona zda swój egzamin? Tak, jest miękka, ale żeby nie było czasem, że ona jest za miękka, i ten tonaż wody po prostu zrobi to, że mocno siądzie. Jeżeli mocno siądzie i będzie cieniutkie, się spłaszczy, odkształci, wtedy na pewno będę to reklamować, bo to są maty typowo pod basen. Nie powinny się odkształcić, ale coś mi się nie wydaje. Już przechodzę to wszystko. Jest produkt taki trochę, Wam powiem, do dupy. Te produkty niektóre są robione z dupy pały. Ktoś coś robi i sobie jakby dokłada coś tam jeszcze dodatkowego, gdy Magda przyjechała z pracy. Słuchajcie. O, tak się już widzi. Pancia? Pancia? Maksiu już oszalał z radości, jak alpak wygląda. A co chciałem Wam pokazać jeszcze? Trawę. Trawę sportową. Już się zieleni, gdzie nie gdzie. Tak ona wygląda. Także niedługo czas na kosiarkę. Tam sąsiadowi też zasiałem. Czekam aż wyrośnie, kazałem mu. Powiedziałem mu, że się zlicujemy, bo miał tutaj brzydko. I ten. Jest Magda po pracy. Jezus, jak się mam teraz z nią całować? I z psem też, czy jak? No, tak to wygląda, moje gołąbki, także ja zasuwam, czas się zbliża, skończyć ten ogród i wskoczyć do środka na tą łazienkę. Wiem, że czekacie,
Bramę co? Brama się robi, bramę robię z sąsiadem, także nie pokazuję wam procesu. Pokażę wam, jak już wszystko będzie podłączone i będzie hasać. Brak czasu, słuchajcie. Naprawdę znajomi do mnie dzwonią, imprezę tego, mówię, odmawiam wszystko, jadę z robotą, koniec, słońce ma wyjść, wakacje ma przyjść, kurczę, ma być wszystko pokończone, a nie się dłubię z tą budową. Miał swój czas w życiu, straciłem na tą obsraną budowę, także czas na zmianę i to grube, nie? Także nic mnie nie zatrzymuje, nie? No dobra, to na tyle. Lecę. Magdalenę zaraz wykorzystam jak zwykle. Przebierze się, no i co, do roboty, do arbajtu, zasuwać tam, a nie, w biurze robi, to i tak pewnie nic nie robi, ja wiadomo, jak to praca biurowa, nie, jak tam, w porządku? No cieszę się, ja wiem, że ty się tak cieszysz na mnie, tak, co tam robiłeś? Biłem. A jak pachnie tą chorą. Naprawdę ładnie. Nie, to pachnie ode mnie. Tak. Dobra, do następnej wrzuty, hej. Siemano w tym nowym dniu. Późno już jest. Długo pospałem. Wczoraj zasuwałem do nocy. Także dzisiaj był relaksik. No ale co, czas się zabrać, bo wszystko rozkopane. Basen dzisiaj przywieźli. Mini basen dla Boryska. Pompę ciepła też już dostarczono. Wydałem na to prawie 5 koła. Takie coś. Także później to wszystko sobie porozkładam. W ogóle zimno się robi. Dostałem alert z tego. No, z nawodnienia, że ma być w nocy zimno. Także, no co, ta pompa będzie, żeby basen podgrzewać, będzie musiała chodzić na stop, bo nie jest ocieplony. Te, wiecie, jacuzzi pompowane, chociaż miało w środku izolację, powietrze, nie? Także tak to wygląda. Tu planuję rozłożyć ten basen na tarasie. Jak wiecie, mam półmetrową, tam 40 cm betonu nawalonego. Całą wywrotę pod taras beton dałem, żeby go mocno umocnić, bo nigdy nie wiedziałem, czy czołg wjedzie, czy co, także będzie spoko. No i co jeszcze? No i zobaczcie, jak to ładnie wyszło. Nie wiem, pokazywałem chyba wczoraj, a może i nie, nie odpalałem. Tutaj zakończyłem. Tu gdzieś, tam gdzie zraszacze odcinałem też. Przestawiałem je wszystkie. No ale już jest, jest kosteczka, ładnie leci. Będzie pięknie, że aż pała mięknie. Także no co, dzisiaj muszę tu wyłożyć, do końca tu wyłożyć. Później tu muszę wstawić obrzeża. No i też kostką brukową wszystko obłożyć. No jest co robić, powiem wam, nie? Ale pomalutku, bez pośpiechu. Ile ja już to buduję? 3 lata sobie. Już mieszkamy 9 miesięcy, także jest spoko, nie? Zaraz brama też wjedzie, wiecie. Maksiu, jak tam? Rybko moja. Pisaliście, że piękny piesek. No zobaczcie, sam go obcinam. Aście, jaki śliczny. Ile hajsu zyskałem? Fryzjer prawie 200 psiaka. Maszynka mnie kosztowała 1000. 5 obcięć. 5 razy go ogoliłem i zobaczcie, maszyna za darmo, nie? No tak się hajs robi. Dobra. Dobra, ja poczekam na Magdę. O 14 kończy. Już jest, nie wiem, po 12. Ja zjadłem sobie śniadanko, jak się obudziłem. Wszyscy się sami rozporządzili. Magda do pracy wstaje, to w ogóle tak, że już nie widzę jej. Tylko zadzwoniła do mnie, że Borysek do... że Borysek ma iść do szkoły. To ja z pokoju do pokoju zadzwoniłem do niego. Borys, ty do szkoły, a ty gdzie jest, tata jesteś? No leżę w pokoju obok, no. Też się zawinął, też nawet nie spałem. No i takie życie. Takie życie zwykłego szaraka. Dobra, to na tyle. Ja zasuwam, muszę to obrzeża zrobić. Wtedy będę widział mój punkt zero od kostki do tej kostki, rozciągnąć sznurki, najprawdopodobniej może metal do kostkowania, no i pod poziomicę będę chyba czarnoziemu nawoził, słuchajcie. Nie musi być pod poziomicę, musi być tak, jakbym płytki układał równiutko. I pisaliście mi,
że ogród musi żyć swoim życiem, żeby takich rzeczy nie robić. No ja robię, nie? Jestem pedant wszędzie, słuchajcie, czy na ogrodzie, czy w domu. I tak musi być, nie? Także... To na tyle, kochani. Efekty zobaczycie wkrótce. Oczywiście jak zrobię tutaj te obrzeża, no to co jeszcze mnie czeka? No zasadzić drzewa, zamocować lampy, halogeny pod koronę, żeby świeciło do góry. Nie wiem ile założę, to wyjdzie w praniu. No i najgorsze co będzie, no czym zasypać ten taras? To jest moje w ogóle odwieczne pytanie, czym ja zasypię ten taras, nie? Nie wiem, ale tutaj chyba dam kamień, gruby kamień. Ktoś mi tam pisał, żeby dać kamień wielkości piłki tenisowej. Ja chciałem taki 2 cm dać i sypnąć, ale on faktycznie może zjechać. Nie, nie wiem, czy on się zaprze, czy nie zaprze. Pisaliście jeszcze mi, że przez tą korę wyjdzie i tak chwasty wyjdą i będzie tragedia, będę to usuwać. Nie wiem. Nie miałem ogrodu. W Anglii miałem ogród cały. Jak kupiłem ten dom, cały był w roślinach. Wszystko usunąłem i zabetonowałem. Także nie było z tym problemów. No tutaj jednak trochę tej trawy będzie. Także nie wiem. Zobaczymy. Zobaczymy jak to będzie. Czy przez tą gołą włókninę wyjdzie, czy nie wyjdzie. Wiecie. Tujki na razie jeszcze żyją. Nie uschły. Codziennie je podlewam w nocy. No bo jeszcze nie założyłem linii kropelkowej. No i tak to wygląda. Tak to wygląda, także... No co, ja działam. Dzisiaj już nie ma za bardzo co nagrywać, bo te postępy będą małe. Także do następnego filmu. Cześć.